Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościelniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damin. Dzisiaj ze mną w studiu jest pani Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. Pani poseł, wczoraj w Urzędzie Miejskim można było zaobserwować... Ee... Sceny jak z popularnego serialu emitowanego w telewizji polskiej, mianowicie, część grupa mieszkańców, dokładnie mieszkańcy ulicy Małcurzyńskiego i Mostowej, pojawili się staczkami pod gabinetem prezydenta Radosława Witkowskiego, żeby, jak stwierdzili, wywieźć go, ponieważ nie podejmuje dobrych dla nich decyzji. I chodzi tutaj o budowę masztów. Czy ten element, Pani zdanie, będzie wykorzystywany w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o samorząd? Panie redaktorze, to nie o to chodzi, żeby wykorzystywać takie sytuacje. Tutaj jest konkretna rzecz do załatwienia dla mieszkańców. I jeśli mieszkańcy są na tyle zdesperowani, że podejmują takie działania, no to naprawdę coś poszło nie tak, powiem tak, wprost. I, i mam nadzieję, że pan prezydent po prostu spotka się z mieszkańcami, porozmawia, wysłucha tego, co mieszkańcy mówią, co, o co mieszkańcy no, Pan prezydent, jak również pan sekretarz tłumaczyli, że doszło, jeżeli dobrze pamiętam, do czterech takich spotkań, i też jak tłumaczyli, ich możliwości jako miasta obecnie się wyczerpały, ponieważ działali i działają zgodnie z prawem. A tego, czego domagają się mieszkańcy, tak naprawdę powinni domagać się od was, od, po od posłów, a dokładnie chodzi o zmianę przepisów prawnych, które między innymi wprowadziłyby minimalną odległość masztów od. Zabudowa mieszkanych, tak jak jest w przypadku wiatraków. A na tym terenie jest plan zagospodarowania przestrzennego? Nie wiem, to już nie pytanie do mnie. A no, widzi pan. A to jest y, zakres zadań y, miasta i jeżeli pan prezydent chciałby pomóc mieszkańcom, to by y, rozpoczął procedurę. Wie pan, jak ja zablokowałam 18 wiatraków w gminie Jedlisk, czy tak? kiedy przyjechali i też wszyscy powiedzieli prawo jest jednoznaczne, już są wszystkie dokumenty, już są wszystkie umowy, będziemy budować 18 wiatraków. Wie pan, jak zablokowaliśmy to z panem y, wójtem Wtedy gminy Jedlińsk, a 90% mieszkańców po prostu było oburzone, że po kryjomu wcześniejszy pan sekretarz z panem Wójtem planowali taką inwestycję. W tym momencie, kiedy wiadomym było, że te cztery wiatraki, które istnieją, to wzbudzają wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Wystarczy. Sposób, no właśnie, rozpoczęliśmy procedurę przygotowania planu zagospodarowania. A ile czasu na to potrzeba? Ale to nieważne. W momencie, kiedy się rozpoczyna, można już zablokować inwestycje, więc wystarczy dobrze e, wczytać się. Jestem przekonana, że Pan Prezydent, e, jeśli będzie miał dobrą wolę, żeby tą inwestycję zablokować, to ją zablokuje. Tu jest po prostu kwestia dobrej woli i dobrego czytania istniejących przepisów. No, w przypadku akurat ulicy Mostowej będzie ciężko, bo ten marsz już pnie się do góry na razie bez anten, no bo anteny zostaną zamontowane już po wybudowaniu. E, ale generalnie uważa pani, że da się w tej sprawie jeszcze coś zrobić. Nie wiem, czy się już w, tej, w tym momencie da zrobić, bo tego nie wiedziałam, że on już się pnie. Na ulicy Małtużyńskiego jeszcze nie, bo toczą się sądowe, natomiast, natomiast na ulicy sądowe. Natomiast on już uważam, się pnie w górę. że jeżeli że należało i jeśli są takie, taki sprzeciw mieszkańców, należało podjąć kroki, które, o których mówię i, i w tym momencie można było zablokować tą inwestycję. A, a czy pani zdanie w ogóle na arenie, na scenie krajowej, też powinna wrócić dyskusja na ten temat? Właśnie chociażby wprowadzenia tej minimalnej odległości masztów od zabudowań? Wie pan, nikt o to nie optuje. O, opozycja w ogóle się tego nie domaga. Także wie pan, no, ja nie słyszałam, żeby opozycja, ale jest to temat do przedyskutowania absolutnie. Mhm. Pani poseł, kiedy ogłoszenie list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości? Albo przynajmniej pierwszych osób, które na tych listach się pojawią? Panie redaktorze, no nie wiem. To jest decyzja szefostwa partii. I no, mówi się, że taką graniczną datą to będzie gdzieś połowa sierpnia. Y Sama jestem troszeczkę ciekawa, no chyba z, jest to zrozumiałe. Jest pani, e... jest pani ciekawa, czy jednak jest taki pewien niepokój, co dalej będzie, na nie, której nie pozycji pa. zostanę nie. umieszczona, bo, no bo słuchając informacji z różnych źródeł, które do mnie docierają, no to ta lista może być bardzo ciekawa, bo mówi się o tym, że będzie Anna Moskwa na jedynce, że będzie Marek Suski na jedynce, że może europoseł Adam Bielan będzie startował. Panie redaktorze, kto i jakie miejsca będzie zajmował, o tym zdecyduje, jestem przekonana, pan prezes Jarosław Kaczyński. Ja mam nadzieję, że i wierzę w to głęboko, że doceni pan prezes długoletnią pracę na rzecz tutaj okręgu i stworzenie naprawdę dobrej takiej grupy, która pracuje wspólnie. Także ja tutaj wierzę głęboko, że jedynką będzie pan Marek Suski, dotychczasowy lider. Natomiast jak będzie, to zobaczymy. Jestem przekonana, że lista będzie bardzo mocna, będzie dużo dobrych nazwisk sprawdzonych polityków, którzy pracowali w różnych obszarach naszego państwa i w samorządzie. No chociażby tutaj były prezydent Andrzej Kosztowniak, dzisiaj, tak jak ja, poseł, już drugą kadencję mamy za sobą i dwie kadencje w samorządzie. Więc ja myślę, że lista będzie bardzo mocna i będą też liderzy poszczególnych poszczególnych regionów, że tak powiem powiatów konkretnie o poszczególnych powiatów precyzyjnie więc no, zawsze ta lista była moim zdaniem bardzo dobra dlatego w ostatnich wyborach na dziewięć mandatów aż sześć zdobyliśmy tutaj no w naszym regionie najnowsze sondaże pokazują że będzie ich przynajmniej jeden mniej także rzeczywiście czeka, was, czeka pan, was ciężka tak bym powiedział nawet w walka o te mandaty. w ostatnich wyborach też nam pokazywano, że będzie pięć a było sześć Cześć, więc ja tutaj mam nadzieję na to, że powtórzymy, co najmniej powtórzymy ten wynik, co był w ostatnich wyborach. A do czego mówiła Pani, że najlepszym Pani zdaniem wyborem na jedynkę byłby poseł Marek Suski? Do, czy na przykład gdyby jedynką było tak, jak też często się mówi Anna Moskwa, to byłaby to zła wiadomość dla Radomia? Dla regionu? Nie, ja po prostu bardzo sobie cenię Panią minister, ale uważam, że tutaj Marek Suski ma ogromne ogromne zasługi. To jest wieloletni, wieloletni poseł, był ministrem, ale przede wszystkim jest po prostu dobrym szefem okręgu i naprawdę to rzadko w którym okręgu udaje się zdobyć na dziewięć mandatów, 6 mandatów, więc absolutnie, co nie znaczy, że pani minister nie powinna mieć też jakiegoś bardzo dobrego miejsca. Uważam, że, że w jak ktoś jest w tej pierwszej szóstce czy w pierwszej siódemce. To to są wszystko miejsca bardzo dobre i. Ale im, tutaj... jak pewnie sama pani doskonale wie, im wyżej, tym lepiej. Bo no tak, ale wie pan. Mandaty są no, ale jednak wie ograniczone. Pan, ale ja myślę, że to, są, że to są takie fake newsy co do tego, co do kwestii tych jedynek. Myślę, że tutaj w tej sprawie nic się nie zmieni. Natomiast. Czy niespodzianki nie będzie. Marek na ja myślę, że tak myślę. Liczę na to i jestem przekonana, że y, 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 wiele osób podobnie myśli. Mhm. Pani poseł, czy pani uważa, że środki z Krajowego Planu Odbudowy są dla nas potrzebne dla kraju? Panie redaktorze, no oczywiście, że są potrzebne i nie tylko, może inaczej powiem. Uważam, że to, że cały czas opozycja, która ma większość w parlamencie europejskim, blokuje te środki, czego dowodem jest chociażby ostatnia rezolucja i poprawki, które się pojawiły właśnie wzywające do wypłaty tych środków, które nam się należą. I wtedy okazuje się, że kolejny raz posłowie opozycji zagłosowali Odsłowali przeciwko tej poprawce albo, mhm. albo wstrzymali się od głosu, czyli to wstrzymanie się od głosu. Wstrzymanie się od głosu. Pierwsze, pierwotne, które, były, które było w czasie procedowania ustawy o, o środkach własnych. Tam było oczywiście te tak zwane środki strukturalne na nowy okres programowania, czyli od 2022 roku do 2027, plus fundusz odbudowy, KPO tak zwany, to są dodatkowe, to są zdecydowanie mm -hmm. mniejsze środki i wtedy opozycja się wstrzymała od głosu. Czyli, czyli Do generalnie tego pani dochodzą, poseł, ja, y, roz... ja jestem, a my, a ja w odróżnieniu od moich kolegów z opozycji głosowałam za. Y, Więc pani, proszę pytać y, ich. Dobrze, Rozumiem, nie chcę pani tak. poseł, bo generalnie politycy opozycji mówią, że, czy Parlament Europejski, że wy nie wypełniliście jako rząd kamieni milowych, wy tłumaczycie, że opozycja blokuje, nie wie... chcę tego rozstrzygać. Ja Kamienie chciałbym... milowe są rozciągnięte na wiele Wiele lat. To nie jest tak, że. Rozumiem, pani poseł. Ja nie chcę ten temat dyskutować, tylko właśnie zapytałem o panią opinię na temat KPO, bo wczoraj tak, właśnie pan poseł Marek Suski w wywiadzie do TFN24 stwierdził, że on osobiście nie potrzebuje pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Nie na chleb wystarczy to, co mam. Stąd właśnie, Mariusz. Moje pytanie, czyli widzimy, że zdania w tej sprawie ja myślę, są różne. Nie wiem wie pan, nie wiem, jakie było pytanie, nie wiem, jak rozmowa, i wydaje mi się, że to jest bardzo mocno wyrwane z kontekstu. Natomiast prawda jest taka że te pieniądze nam się należą i my te pieniądze dostaniemy. Dzisiaj y, od razu muszę pana uspokoić, że inwestycje w ramach KPO są realizowane, my je finansujemy, natomiast y, środki moim zdaniem po wyborach przyjdą do Polski. Z różnych względów, nie będę całego y, wykładu tutaj robić, dlaczego one muszą trafić do Polski i no, trafią. To będzie tym. refinansowanie tego, co no. już zrobiliśmy. Tłumaczył to wicesekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pan Arkadiusz Mularczyk, który tutaj we wtorek jak u mnie w studiu y, był. Na koniec, pani poseł, chciałbym zapytać y, o pieniądze dla radomskiego szpitala specjalistycznego na przebudowę, czy też budowę nowego szpitalnego działu ratunkowego y, i o bitboardy, które pojawiły się na mieście, a które też wzbudziły wiele y, dyskusji. billboardy autorstwa y, Dariusza Wójcika i Katarzyny Pastuczkich-Robotowi, czyli radnych Prawa i Sprawiedliwości, z własnych środków takie bitboardy sfinansowali, dziękując parlamentarzystom ziemi radomskiej z Prawa i Sprawiedliwości z imienia i nazwiska za na przekazanie tych środków jak pani e, odbiera no bo w pewien sposób no, została pani wyróżniona no. Bardzo się cieszę, że ktoś, ktoś dziękuje za to, że radomski Szpital Spe Specjalistyczny będzie miał sor, że pojawiły się te środki 35 milionów. Myślę, że naprawdę nie tyle mnie, ile nam wszystkim jest za co dziękować, dlatego, że naprawdę ogromne środki wpłynęły do Radomia w okresie 8 lat. I ja bym przede wszystkim. Podziękowała Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu z prostego względu i pani Beacie Szydło. Ponieważ te wszystkie środki są dlatego, że od początku, kiedy rządzimy, doprowadziliśmy do yy, przede wszystkim reformy finansów publicznych. Czyli, zatrzymaliśmy, czyli na tym można by było zatrzymaliśmy, parę tak, osób, oczywiście. Parę osób no, ale, radny, ale wie pan, ale wie, tak ja wie pan ale Dariusz, jak tak jest. Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że na przykład nazwisko pani wiceprezydent Marty michalskiej wik po prostu już się na tym banerze billboardzie nie zmieściło, a przecież pani sama również podkreślała duży, dużą zasługę pani prezydent w tym, że te środki wie udało pan, się mu ja, 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 ja każdemu oddaję co należne i i pan Oczywiście, wie jak, najba dokładnie, jak, oczywiście że jak najbardziej. Pani wiceprezydent dziękowała mi, mogę w tym oczywiście, momencie jak jeszcze raz podziękować. Nie mam żadnego zarzutu. Natomiast ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. Wie pan, zawsze jest pola, pula środków skończona. To nie tak, że pieniądze są nieskończone. I o te środki. Yy, Wprost powiem, ubiegają się różni parlamentarzyści, którzy wskazują tym, którzy decydują, jak bardzo ważna jest ta inwestycja, jak bardzo. I oczywiście presja ma sens. W tym wypadku była duża presja. Opowiadaliśmy, ja opowiadałam pani wiceprezydent, moi koledzy opowiadali, jak ważny jest ten sor dla radomskiego szpitala, ale proszę mi wierzyć, takich próśb jest dużo więcej. I te pieniądze okazują się, Z rezerwy pana premiera trafiły yy, i taka jest decyzja. Czyli umiejętność przekonania pana premiera y, też jest istotnym y, elementem tego sukcesu. No i najważniejsze, że pieniądze trafiły i ta ważna inwestycja bez względu na barwy polityczne będzie w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach, latach realizowana w Radomiu. Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.